na osobę, a w każdym narodzie jest, bo miły ten, kto jest człowiekiem sprawiedliwym. I to według mnie jest słowo, które jest szansą dla każdego człowieka, także dla tego, który nigdy nie zakosztował treści związanych z wiarą chrześcijańską, ale przeżywając swoje życie zgodnie z porządkiem naturalnym, a twórcą porządku naturalnego jest oczywiście Bóg, i on właśnie też podlega tym Bożym prawom. I on nawet może o tym nie wiedzieć, ale żyje w porządku Bożym i w ten sposób jest człowiekiem sprawiedliwym i on również może być zbawiony, bo chociaż Boga nigdy nie poznał, również jest dzieckiem Bożym i miłość Boża go również obejmuje, ponieważ Pan Bóg troszczy się o całe swoje stworzenie. I teraz, jeżeli powiedzmy chodzi o ludzi wierzących, jeżeli człowiek doświadcza miłości Bożej, to w naturalny sposób budzi się w nim wdzięczność. Jeśli to jest osoba niewierząca, no to jest wdzięczność do kogoś, kogo on nie zna, a u osoby wierzącej to jest miłość do jedynego Boga. I to, ta wdzięczność, to taki rodzaj zasilenia się w miłość po to, aby będąc przez tą miłość prowadzonym, umieć właściwie przeżywać własne życie, a jednocześnie dzielić się nią z innymi, co w efekcie powoduje, że radość człowieka staje się właśnie pełna, tak jak mówi Ewangelia, i każdy jest powołany do tego, aby do tej pełni zmierzać. Potrzebny jest nam jednak wzorzec i wzorzec mamy, bo jest nim Jezus Chrystus, którego miłość znalazła swój najgłębszy wyraz właśnie w śmierci, której się poddał dobrowolnie po to, żeby nas wyzwolić od niewoli grzechu. Takim apostołem miłości był również Jan Paweł II i jego słowa: miłość mi wszystko wyjaśniła, dlatego uwielbiam tą miłość. No można powiedzieć, że jeśli byśmy się odnieśli do świętego Jana, który tutaj głównie dzisiaj dominował, to jego prolog w Ewangelii: na początku było słowo, można byłoby powiedzieć, na początku była miłość. I Bogiem była miłość i wszystko to się stało, to się, tak jak jest zaczęte przez Słowo, stało się przez miłość. Bóg stwarza wszystko z miłości. To tyle, Ojcze, z mojej strony przemyśleń. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. To nie było ani pytanie, ani jakaś pewnie polemika, tym bardziej nie będzie tutaj potrzebna. No to chyba oczywiste. Można powiedzieć, że to jest taka niedziela miłości. Miłość, ta Boża miłość, na nią nieraz trzeba zasłużyć, tak mówiąc po ludzku, chociaż ona przychodzi niezasłużenie, ale czasem trzeba poczekać może gdzieś chwilę, bo nieraz mówimy, że ktoś może mówić, że nie odczuwa, że jakoś czuje pewną ziemność, że co, to jest możliwe, ale to jest po to, żeby to, wtedy właśnie docenić to doświadczenie tej miłości. Zresztą ona przeżywana jakoś tak bardzo intensywnie wciąga. To jak nas, nie daj Boże, wciąga jakiś, prawda, nauk, jakiś hazard, jakieś, prawda, coś, no wiadomo, że my potrafimy, prawda, poświęcić tyle czasu, tyle godzin, nie wiem, kino, jakieś gry, prawda, internet, a właśnie ta miłość Boża również potrzebuje takiego, im więcej oddajemy jej czasu, tej energii, wysiłek nawet czyniąc, to ona nas właśnie wciąga tak pozytywnie, nie tak jak tamte rzeczywistości, może powiedzieć świata, to ten duchowy kierunek jest bardzo mocno właśnie przyciąga i wtedy potrafimy nie liczyć czasu, dajemy dynamizm swój. Mało tego, widzimy to u świętych, no wiadomo, to jest ich heroi życia, ale oni właściwie chodzą po tej ziemi i nic nie chcą, tylko właśnie obecności. Jakiś telefon do nas wydzwania i mówi, że są ubezpieczeni. Żyją poza tym światem, no właśnie, a przecież o to trochę chodzi, żeby żyjąc na tym świecie, wykonywać zawód, obowiązki, spełniać swoje, wychowywać dzieci, być głową i ojcem. Jakieś naradne straty. Też mieć i czasem, często, kiedy trzeba, ale jak najczęściej jednak oczy utkwione, przynajmniej gdzieś tam w tej rzeczywistości, gdzie jest ta właśnie odwieczna miłość, gdzie jest królestwo tej miłości. Chociaż mówimy, mamy stąpać po naszej ziemi. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo. Tak, słuchamy, prosimy. Witam serdecznie, mówi Bogumiła. Witamy. Ojcze, ja bym tak chciała też uzupełnić, przypomnieć może, co to jest ta bojaźń Boga. Otóż nie chodzi o to, żeby się Boga bać.
Także proszę Państwa, jedna wypowiedź, druga wypowiedź, trzecia wypowiedź. Ona była i czysta. Nie, żadną trzecią, oddaj spokój. Po co to? Kończ. Premier Viktor Orban nie popiera budżetu unijnego przesuwającego fundusze na rzecz krajów przyjmujących imigrantów. Według propozycji budżetu na lata 2021-2027 pieniądze mają być przeznaczone na nowe cele, m.in. politykę migracyjną. Chodzi o wsparcie dla krajów z południa, do których dociera najwięcej przybyszów spoza Unii Europejskiej. Kolejna propozycja to zmniejszenie funduszy dla państw, które według Unii Europejskiej nie przestrzegają zasad praworządności. Viktor Orban podkreśla, że wspólny budżet na kolejne 7 lat nie zostanie przyjęty bez poparcia Węgier. Na koniec Wielka Brytania. Liczenie głosów trwa, ale wstępne wyniki brytyjskich wyborów lokalnych wskazują, że obie główne partie utrzymały swoją pozycję. Szef brytyjskiej dyplomacji wyraził ostrożną satysfakcję z wyniku partii konserwatywnej. Utrzymanie poparcia w połowie kadencji przez partię rządzącą jest w brytyjskim systemie uważane za sukces. Boris Johnson mówił, że choć wynik jego partii nie jest zły, to partia wciąż musi utrzymywać wysoką aktywność. Nie możemy spoczywać na laurach. Nasze zadanie jako partii rządzącej to wyciąganie wniosków. W niektórych miejscach dobrze konserwatywni radni stracili swoje miejsca, mimo że wykonali naprawdę ciężką pracę. Jest mi bardzo przykro, ale z drugiej strony w wielu miejscach zaskoczyliśmy ludzi naszym sukcesem. Partia Pracy liczyła na przejęcie paru kluczowych okręgów. Z wyjątkiem Plymouth to się nie udało. Część analityków sugeruje, że jest to sygnał, iż w skali kraju popularność stronnictwa jest zbyt niska, by wygrać następne wybory parlamentarne. Wieczorem i w nocy na południowym wschodzie spodziewane są burze. W pozostałej części kraju pogodnie. Noc będzie chłodna, na północy termometry pokażą 2 stopnie. Lokalnie na Pomorzu, Wielkopolsce i na Mazurach możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. W centrum temperatura wyniesie około 6 stopni, na południowym wschodzie 12, a nawet 14. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Piątek, 4 maja na zegarze prawie 6 po 19. Przed mikrofonem Piotr Wąż. Dobry wieczór. Wieczór w Polskim Radiu 24. 24 czy... A wieczorem do północy wiele interesujących rozmów. 15. O 20 znani historycy o amerykańskim pomniku i o zbrodni katyńskiej. Wcześniej świat w powiększeniu i magazyn sportowy. Za kilka minut kulisy spraw. A na początek Marek Król i felieton polityczny. Najpierw mówi, a potem myśli. Tak kiedyś określano Raptusa, który coś tam palnął, pomyślał. Coś o tym tym Dudzie źle mówią, bo przecież Duda on nie powiedział, tylko po prostu dużo mówił. Symbolem bezkarnie wypowiadanych głupot, nieco zapomnianym, jest Borat, bohater satyrycznego filmu pod tytułem Borat, podpatrzony w Ameryce, aby Kazachstan siłę, a ludzie żyli dostatniej. Jest to paradokumentalny reportaż życia dziennikarza telewizji kazachskiej, zadowolonego z siebie przykupa, który wyrusza do Ameryki, by pomóc modernizacji swojej ojczyzny. Brytyjski komik Sacha Baron Cohen stworzył postać Borata, będącego koncentratem głupoty, prymitywizmu, antysemity atakującego Żydów w języku hebrajskim, mizogina i do tego narcyza. Z upływem czasu postać Borata jakoś dziwnie zniknęła z masowej wyobraźni. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to jest prosta. Otóż świat mediów zapełnił się Boratami, a ci nie cierpią, kiedy wypomina im się pochodzenie od Homo Boratus. Komik Cohen stworzył genialną kreację prymitywnego przykupa, który wkrótce znalazł tysiące naśladowców. Boratomania opanowała świat i nic nie zapowiada jej końca. W Polsce najwybitniejszym Boratem jest od dawna Ryszard Petru, który rozmnoży grzyby przez spączkowanie i oznajmił, że ryby psują się od góry.
Może i mnie się coś pozajączkowało, ale ciągle mam przed sobą, przed oczami obraz Kaczyńskiego, który przejechał się na Rubikoniu jak Cezar i to po zamachu majowym, o czym z radością Głupka poinformował Petru. Myślę, że Borat z Kazachstanu nie dorasta do pięt Petru. Co prawda Leszek Balcerowicz, ojciec duchowy Petru, nie chce być gorszy i przyłożył w rząd cytatem z Katona Starszego, który domagał się zniszczenia Kartaginy. Balcerowicz tyle wie o powodach zniszczenia Kartaginy przez Rzymian, ile Petru o szarży Kaczyńskiego na Rubikoniu, więc mianuję go Boratem seniorem. Lista Boratów kończnieje, bo nie tylko opozycja, ale rządzący aspirują, by znaleźć się w gronie inteligentnych inaczej. I tak Jarosław Gowin, głoszący, że po nowelizacji ustawy o IPN Amerykanie w ciągu 3 lat stworzą bazy wojskowe w Polsce. Ten człowiek przypomina Borata tuż po przyjeździe do USA. Wołał on wtedy: ja lubić Amerykę, kochać Amerykanów jak Pamelę Anderson. Ogromną konkurencją dla wicepremiera Gowina staje się Jadwiga Emilewicz z ministerstwa, którego nazwy nie sposób spamiętać. To, co ta niewiasta opowiadała o inwestorach amerykańskich oszarowanych Polską, używając swojej nieskazitelnej nowomowy, samego Borata wpędziłoby w kompleks niszczości. A skoro jesteśmy w Ameryce, w której wizyta Gowina i Emilewicz przyniosła pasmo sukcesów, to ostrzegam. Boratów tam nie brakuje i to z najniższej półki. Oto Steven Spielberg po wielu latach przypomniał sobie, że kiedy kręcił w Polsce listę Schindlera, to pewna Polka zachwycała się aktorem ubranym w mundur SS. W dodatku owa Polka wyraziła tęsknotę za nazistowskimi Niemcami, którzy jej zdaniem chronili Polskę. Homerowi zdarzało się zdrzemnąć, czyli pan... O, przestań, o, przestań. Więc wielkiemu Spielbergowi to też może się zdarzyć. Niestety, kiedy Spielberg po ujawnieniu tej dawnej wypowiedzi Polki oświadczył, że za to obawia się aresztowania w Polsce, odkąd obowiązuje ustawa o IPN, wtedy znowu zobaczyłem twarz Borata. Ktoś głupot naopowiadał Spielbergowi, najpierw w czasie kręcenia listy Schindlera, a potem interpretując w stylu Borata ustawę o IPN. A wszystko po to, by Borat medialny rósł w siłę, a ludziom żyło się głupiej. Jedna nowelizacja ustawy o IPN pobudziła dziesiątki użytecznych Boratów. Konstanty Gebert jako Borat w amerykańskim newsroomie stwierdził, że Polacy uczestniczyli w Holokauście. Jego zdaniem Kaczyński przytulał się w swojej piersi, by utrzymać władzę. Innymi słowy, mamy kolejnego użytecznego Borata, tyle że z brodą, a nie z wąsami. Ale takiego samego zadowolonego siebie Głupka jak filmowy pierwowców. Nie sposób wymienić wszystkich Boratów grasujących w mediach, bo niemal każdy dzień przynosi wypowiedzi kolejnych inteligentnych inaczej. A ci z miną zadowolonego Głupka wygłoszą każdą brednię. O Rubikoniu, który by zniszczyć Kartaginę, wprowadził nowelizację ustawy o IPN i zrobi to w mundurze SS-mana, by wywołać zachwyt Polek i faszystów na piersi Kaczyńskiego. A jeśli komuś, kto teraz to słyszy, głowa pęka i oczy wychodzą z orbit, to mogę go pocieszyć, że jest boratoodporny. Pocieszył Marek Król na posterunku nawet w czasie majówkowych wojaży. Tu Polskie Radio 24, 11 po 19. Kulisy spraw. Dobry wieczór. W piątkowym programie Kulisy Spraw wita Państwa Radosław Jankiewicz. Moim gościem jest Paweł Poprawa, ekspert do spraw energetycznych z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Właśnie chciałbym zacytować wypowiedź. Wypowiedź kanclerz Angeli Merkel, którą to wypowiedź wypowiedziała kanclerz w pierwszej połowie kwietnia. Powiedziała, oczywiście po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko. Bardzo wyraźnie podkreślam, że budowa Nord Stream 2 bez uzyskania jasności, w jaki sposób zostanie zachowana znacząca ukraińska rola tranzytowa, z naszego punktu widzenia nie jest możliwa. I dalej, uznajemy, że nie jest to tylko projekt ekonomiczny. To oczywiste, że ważną rolę w projekcie odgrywają czynniki polityczne. Co to oznacza? No, z jednej strony przyznanie roli politycznej tej inwestycji jest istotne dla nas, jest istotne dla Ukrainy, aczkolwiek to przyznanie niewiele wnosi. I tak wszyscy to wiedzieliśmy, wiedzieli to Niemcy, wiedzieli to Rosjanie, wiedzieliśmy my. Jest to jedynie takie lekkie poklepywanie po plecach Ukraińców ze stwierdzeniem jesteśmy z wami, będzie dobrze, podczas gdy w istocie rzeczy ta inwestycja zmienia bardzo dużo sytuacji, zwłaszcza Ukrainy czy Europy Środkowo-Wschodniej i zapewnienie przez Andrę, że inwestycja nie odbędzie się
z pomniejszeniem roli Ukrainy jako kraju tranzytowego jest po prostu, można powiedzieć, w pewnym sensie cyniczna, dlatego że zbudowanie rurociągu, którego łączna przepustowość jest na poziomie 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, to jest około 1/3, 1/4 konsumpcji gazów w Europie, w Unii Europejskiej, przepustowość zabiera niemal cały przepływ gazu przez Ukrainę, więc ona w sposób oczywisty decyzją Niemiec i Rosji o budowie Nord Stream 1, Nord Stream 2 w sposób oczywisty zamyka tranzyt przez Ukrainę. W związku z tym no, jest to stwierdzenie czysto takie koniunkturalne, które ma dodać nieco otuchy po stronie Ukrainy, że Niemcy dbają o ich interes, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Właśnie, bo Niemcy, jak ten przysłowiowy diabeł święconej wody, unikali określenia, przyznania do tego, że projekt Nord Stream 2 jest projektem politycznym. Właśnie, czy coś jednak może tutaj się zmienić, to de facto przyznanie do tego kanclerz Angeli Merkel? No, ta deklaracja niewiele zmienia w świecie rzeczywistym. W świecie rzeczywistym widzimy przygotowania do budowy kolejnego gazociągu EUGAL, który będzie rozprowadzał ten gaz. Jest budowana infrastruktura po stronie Niemiec. Zapadają decyzje nieodwołalne, można powiedzieć, o budowie zarówno Nord Stream 2, jak i infrastruktury już na lądzie rozprowadzającej ten gaz po Europie. Przyznanie znaczenia politycznego nic w tym nie zmieni. Jedynym moim zdaniem czynnikiem, który może jeszcze wpłynąć na los Nord Stream 2, są ewentualne sankcje Stanów Zjednoczonych na podmiotach europejskich, które się w ten projekt zaangażują. Jest to ostatni możliwy czynnik, który może jeszcze tą inwestycję zatrzymać. Po stronie Niemiec cokolwiek powiedzą o znaczeniu politycznym tej inwestycji, dawno zapadły decyzje nieodwołalne, realizowane już o przeprowadzeniu tej inwestycji. Zauważmy, że z punktu widzenia Niemiec to ten projekt ma troszeczkę inną perspektywę niż z naszego punktu widzenia. Dla Niemiec jest to sposób zbudowania ich, powiedzmy w cudzysłowie, hegemonii na rynku gazowym europejskim. Niemcy po zakończeniu tej inwestycji będą absolutnie głównym hubem gazowym Europy. Będą rozprowadzać gaz do Europy, to oczywiście na swój rynek, na rynek krajów zachodniej Europy, do Francji, do Włoch, Europy Środkowo-Wschodniej, również na Bałkany. Zasięg dystrybucji tego gazu będzie bardzo duży i cały ten gaz, który płynie z Rosji, będzie dystrybuowany w Europie przez Niemcy. To zbuduje bardzo silną pozycję ekonomiczną Niemiec na rynku gazowym, jak również i strategiczną. Drugi czynnik po stronie niemieckiej, który trzeba uwzględnić, jest to spojrzenie na rynek Unii Europejskiej jako całości, który do tej pory bardzo silnie czerpał, oprócz kierunku rosyjskiego, gaz z kierunku Morza Północnego. Morze Północne jest prowincją naftową, która się powolutku wyczerpuje. I po stronie decydentów zachodnioeuropejskich tak czy inaczej będzie ten czynnik brany pod uwagę, będą szukane inne źródła, które zasilą Europę. To jest spojrzenie Niemiec. Oni oczywiście są absolutnie świadomi wszystkich kosztów, które zapłaci Ukraina czy Europa Środkowa Wschodnia za ten projekt, aczkolwiek dla nich ważniejsze są ich korzyści ekonomiczne i strategiczne, które osiągną. Jest gdzieś w tym wszystkim budowanie pewnej zależności, takiej już można powiedzieć w cudzysłowie niezdrowej skali zależności Niemiec i Europy tej środkowo-wschodniej od tych projektów, które realizują Niemcy z Rosją. Być może okaże się, że ta zależność jest zbyt duża i ten partner rosyjski pokaże, że nie jest tylko i wyłącznie partnerem biznesowym. No ale to jest oczywiście zagrożenie w dalekiej przyszłości. W krótkiej przeszłości Rosja będzie starała się być bardzo, pokazywać swoją dużą wiarygodność, będzie bardzo powściągliwa w swoich działaniach politycznych, żeby nie zmusić partnerów europejskich do wyjścia z tego projektu. Z pewnością po jego zrealizowaniu zobaczymy na przykład zmianę sytuacji militarnej na froncie w Donbasie. Są różne miejsca, gdzie Rosja zamraża swoją aktywność po to, żeby umożliwić, można powiedzieć w cudzysłowie, z twarzą partnerom europejskim zrealizowanie projektu Nord Stream 2. Po jego zrealizowaniu niektóre bariery, myślę, że znikną w działaniu Rosji w stosunku do Europy i całej kultury otaczającego regionu. Wiadomo, że eksport i handel gazem jest dla Rosji narzędziem polityki zagranicznej. Jakiś czas temu nawet taki dokument o tym znaczeniu ukazał się na stronach Federalnego Ministerstwa Energetyki Rosji. Jakie znaczenie miałoby zbudowanie tych kolejnych nitek Nord Stream 2, czyli tych kolejnych 55 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu do Europy?
Rosja jest, oprócz eksportu gazu, jest bardzo dużym eksporterem ropy. Ropa jest głównym źródłem przychodu państwa rosyjskiego. Rosja handluje, a sama nie handluje. Źródłem przychodów państwa rosyjskiego. Może i trzeba pomodlić się za tych, którzy czegoś nie zrozumieli, a może ktoś ich zranił czymś, a może ktoś im właśnie tej miłości nie dał, a może ktoś ich kiedyś, prawda, za mało im tej miłości dał. Popatrzmy zresztą, nie ma piękniejszego obrazu jak nowonarodzone dziecko, prawda, i miłość matki. Popatrzmy, jakie to jest przecież wspaniałe, taka piękna relacja. Ani to dziecko nic nie przyniosło na ten świat, przyszło, prawda, bez niczego. Kruche, małe, jeszcze dobrze nie widzi, jeszcze nie mówi, jeszcze nic, no, nawet jej nie powie słowo mama i tak dalej. A mama, matka taką miłością je otacza, od razu tuli, karmi i opiekuje się. Właśnie. Się tego nauczyła. A matka kocha. Jakaś szkoła specjalna? A matka kocha. Bożej, prowadzona przez Pana Boga, no ale także doświadczenie miłości. Matka kochający kocha. Matka kocha Barbecia. Czyli psychologia pewna, człowiek doświadczający zranien, raniony, rany. A matka kocha. Matka. Takiego poczucia, że coś muszą, jak coś komuś nie zrobią złego, no to nie pójdzie spać spokojnie. No jest też takie coś. To można zwalczać rzeczywiście. Modlitwą, można też doświadczeniami też, ale przede wszystkim właśnie tym powierzeniem się tej miłości odwiecznej, tej miłości na 100%, tej miłości, która się oddała aż do końca na krzyżu, ale z Bożej miłości Pan Bóg nas uczy. On jest, jesteśmy tutaj w jego szkole, w szkole tej jego miłości. Tylko dzisiaj sięgamy do czytania niedzielnego, do czytań niedzielnych. Jeszcze raz przypomnę, list świętego Jana, potem, czyli Dzieje Apostolskie, potem list świętego Jana Apostoła, 4 rozdział, 7-10 wiersz i Ewangelia świętego Jana. Miłość, najważniejszym przykazaniem Jezusa. Wzajemna miłość, aż do oddania własnego życia za miłość. Najważniejsze przykazanie Jezusa. Przyczynia się do powstawania przyjaźni, która potrafi dzielić się wszystkim. Że ona. A co jest najważniejsze, to? Kocha nas cały świat.
cichego otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali gojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Idziemy drugą niedzielę do lipca, tym razem 8 lipca.
i 20. pielgrzymka polonijnej rodziny Radia Maria z USA i Kanady dodaje list stan częstochowy amerykański pierwszą niedzielę lipca. Tym razem jest to 1 lipca. Pamiętając o odzyskaniu po 123 latach zaborów przed 100 laty niepodległości, pielgrzymujemy pod hasłem Polska miłością wskrzeszona. Serdecznie. Dziś chcielibyśmy Wam opowiedzieć pewną historię z cyklu legend chrześcijańskich. Zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie przed radioodbiorniki i wsłuchajmy się w jej treść. Najświętsza Panna i Młody Rycerz. W okolicy Leven żył niegdyś młody rycerz ze szlachetnego rodu. Roztrwonił całą schemę na turniejach i innych pustych zabawach. Popadł w nędzę i kiedy nie mógł już pokazywać się z innymi rycerzami, ogarnął go taki smutek, że pogrążył się w rozpaczy. Rządca jego dóbr, pragnąc go pocieszyć, powiedział, że jeśli pójdzie za jego radą, znowu będzie bogaty. Rycerz zgodził się i rządca pewnej nocy zaprowadził go do lasu, gdzie przy pomocy zaklęć wezwał diabła, który zaraz oddał się na ich usługi, pytając, czego chcą. Kiedy rządca wskazał na rycerza i zażądał, by przywrócone mu zostało bogactwo, diabeł odparł, że zadowoli go szybko i chętnie, jeśli rycerz najpierw wyrzecze się Chrystusa i swojej wiary. Rycerz jednak odmówił. Nie chcę więc odzyskać dawnego bogactwa i dawnego stanu, rzekł rządca. Po cóż więc niepotrzebnie zawracałeś mi głowę?
Rycerz zrozumiał, że jeśli chce być bogaty, musi się zgodzić, a pragnienie, by odzyskać wygody, w jakich żył dawniej, sprawiło, iż dał się przekonać i poszedł za złą radą rządcy. Niechętnie i w udręce, ale jednak zaparł się Jezusa Chrystusa i swojej wiary. Wtedy diabeł powiedział: musi jeszcze wyprzeć się Matki Chrystusa. Dopiero wtedy dostanie wnet to, czego pragnie. Ale tym razem rycerz stanowczo odmówił. Odwrócił się do nich tyłem i wyszedł z lasu. Po drodze, rozmyślając nad wielkim grzechem, jaki popełnił, zapierając się Boga, skruszony i zmartwiony, wszedł do kościoła. Ukląkł nabożnie przed drewnianym posągiem Najświętszej Panny z Dzieciątkiem w ramionach i wylewając obficie łzy, błagał o zmiłowanie i wybaczenie przerażającego grzechu, jaki popełnił. Właśnie o tej porze inny rycerz, który nabył posiadłości rycerza skruszonego, wszedł do tegoż kościoła i widząc znanego sobie dobrze młodzieńca, który modlił się tak pobożnie i tak zalewał łzami, zdziwił się. Zaciekawiony ukrył się za filarem. W tym momencie Najświętsza Maryja zaczęła przemawiać ustami posągu i obaj mężczyźni wyraźnie słyszeli, jak rzekła do Jezusa: Synu mój, proszę, byś zmiłował się nad tym grzesznikiem. Dzieciątko nie odpowiedziało na jej słowa, a nawet odwróciło oblicze, by na nią nie patrzeć. Ale Maryja dalej mówiła: Synu, oszukano go. Wcieliłeś się w mym żywocie po to, by zbawić grzeszników. I polecam ci oto tego człowieka, który tak mnie czci. Wówczas dzieciątko odparło: Matko, ten, którego mi polecasz, wyparł się mnie. Jak możesz prosić, bym mu pomógł? Na te słowa posąg Maryi zszedł z piedestału i złożywszy dzieciątko na ołtarzu, padł na kolana przed nim, błagając: Synu mój najsłodszy, zaklinam cię na mą miłość, byś wybaczył temu skruszonemu grzesznikowi jego przewinę. Wtenczas dzieciątko ujęło matkę za dłoń i podniosło ją, mówiąc: Matko najmilejsza, nie mogę odmówić ci niczego, o co mnie prosisz. Wybaczam temu rycerzowi cały jego grzech, a dla ciebie to czynię. Najświętsza Panna wzięła syna na ręce i wróciła na piedestał. Rycerz, upewniwszy się ze słów, które usłyszał, że zostało mu wybaczone, odszedł nadal jeszcze zbolały i zasmucony z powodu swego grzechu, ale i pocieszony, gdyż uzyskał wybaczenie. Kiedy wychodził z kościoła, tamten drugi rycerz, który był ukryty za filarem i wszystko słyszał i widział, poszedł za nim ukradkiem, a pozdrowiwszy go, zapytał, czemu ma oczy tak mokre od łez. Ten pierwszy odparł, że to przez wiatr. Wówczas ów drugi rycerz powiedział: Wiem wszystko, co ci się przydarzyło i chcę ozdobić jeszcze łaskę, jaką cię obdarzono, a to przez miłość do tej, która ją dla ciebie wybłagała. Mam jedyną córkę na wydaniu i dam ci ją za żonę, jeśli zechcesz. A jako posag zwracam ci wszystkie bogate posiadłości, które od ciebie kupiłem i zamierzam traktować cię jak syna i uczcić dziedzicem wszystkich moich dóbr, a są one liczne. Młodzieniec zgodził się z radością na to małżeństwo i podziękował Najświętszej Pannie, której wiedział wszak, zawdzięczał wszystkie łaski. Zaprezentować studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej Ania i Piotr. Do usłyszenia.
Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, w imieniu Matki Bożej zapraszamy Was na kolejne nasze regionalne spotkania. Już 13 maja przybędziemy do parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie do księży Pallotynów. Rozpoczynamy nasze spotkanie o godzinie 11.45 przywitaniem przybyłych grup oraz modlitwą różańcową, którą poprowadzi Magda Buczek. Msza święta sprawowana będzie o godzinie 12 po Eucharystii koncert w wykonaniu Armii Dzieci. Natomiast 19 maja, w Wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego, pielgrzymować będziemy do Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej w diecezji ełckiej. Hasło spotkania: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Przywozimy wykonane przez nas serca z różańcem oraz wypisanymi intencjami, w których na co dzień się modlimy. Program spotkania w Studzienicznej rozpoczyna się już o godzinie 10. O godzinie 11.30 odbędzie się spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Natomiast o godzinie 12.00 będzie sprawowana msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura, ordynariusza diecezji ełckiej. Uwaga, uwaga! Nasza ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w tym roku 16 czerwca. Hasło pielgrzymki: przybądź Duchu Święty. Spotkanie w Domu Bożej Matki rozpoczniemy na jasnogórskich Błoniach o godzinie 11. Kochani przyjaciele, wyruszcie wraz z nami na pielgrzymkowy szlak. Dołączcie do naszej radosnej różańcowej rodzinki. Koniecznie zaproście swoich kolegów i koleżanki. Czekamy na Was. Księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonne, jak zawsze, prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkania. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tej naszej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę 16 czerwca. Spotkajmy się jak najliczniej, będąc zgromadzonymi u Matki Bożej Królowej Polski. Dlatego także bardzo gorąco prosimy. Proszcie także swoich rodziców, opiekunów, wychowawców, aby pomogli Wam zorganizować wyjazd na naszą jasnogórską pielgrzymkę. My także o to, także Waszych rodziców bardzo gorąco prosimy. Telefony do naszego studia: dzieci z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Uczyńmy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Halo? Halo, halo, jak masz na imię? Iwanka. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Ile masz lat? 10. Z jakiej miejscowości do nas dzwonisz? Przewodni. Powiedz, w jakich intencjach będziemy modlić się dzisiejszego wieczoru? Za mamę, za duszę taty, za moją babcię, za wszystkich moich znajomych z rodziny, za mojego bratanka, za brata, za bratową, telewizję Trwam i Radio Maryja, za moją sąsiadkę Danutę, za ciocię Zosię i wujka Lucjana i za moją całą rodzinę. Proszę bardzo, rozpocznij swoją modlitwę. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stróż do piekła. Amen. Amen. Iwonka, bardzo gorąco dziękuję za Twoją modlitwę. Życzę Tobie dobrej i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo. Radio Maryja. Halo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Janinka. Ile masz lat, Janinko?
kogo się będziesz modlić? Święty za mamę, za tatę, za braci, za prababcię, która nie żyje i za ciocię i za wujka, za babcię, za dziadka, za Radę Maryja, za Trzewidzie Trwa i... I to wszystko, co? Jaką modlitwę odmówisz? Ave Maria, gracia plena, lenius Jezus, benedictus fructus ventris tu Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et hora mortis nostrae. Amen. Amen. Dziękuję za Twoją modlitwę. Powiedz mi jeszcze, bo tam słyszę... Ale ja o wczesnej komunii byłaś. Proszę bardzo, gratuluję. Ale tam słyszę, że chyba masz jakieś młodsze rodzeństwo, Janinko, co? Pierwszy to jest Tristanek, drugi Alek, a trzeci Olivier. O, proszę bardzo, czyli proszę Ciebie, abyś także od Radia Maryja swoje rodzeństwo pozdrowiła. Zrobisz to? Tak. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja, wieczorne modlitwy dzieci. Halo? Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maryja zawsze Cię wita. Teraz i zawsze. Kogo witam, kogo pozdrawiam? Weronika. Weronka, ile masz lat? 11. Za kogo będziemy się modlić? Za moją całą rodzinę, zwłaszcza babcię i brata, którzy są teraz ze mną. Proszę bardzo, rozpocznij modlitwę. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojej wojny. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się bez nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Amen. Dziękuję serdecznie za Twoją modlitwę. Także proszę Ciebie, abyś pozdrowiła od nas swoich bliskich. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Raz jeszcze przypomnę o naszych regionalnych spotkaniach. 13 maja spotykamy się w Lublinie w parafii Wieczerzy Pańskiej, 19 maja w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej diecezji ełckiej. Natomiast 16 czerwca nasza ogólnopolska pielgrzymka do Matki Bożej, do tej, która jest królową naszego narodu. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Julianna. Za kogo będziemy się modlić, Julianno? Za grzeszników. I to wszystko, tak? Rozpocznij swoją modlitwę, proszę bardzo. Po Twojej obronie uciekaj się święta Boża Rodzicielko, naszymi troskami, lecz dzieciom potrzeba starszych, ale zadacie dusz przygód, lecz na zawsze wywalić. Panna chalebny i błogosławiona, o Pani nasza, o Rodowniczko nasze, pośredniczko nasze, pośredniczko nasze. Syna zgodnie, nas pojednaj, swojej królowi nas polecaj, swojej królowi nas oddawaj. Bardzo dziękuję za Twoją modlitwę. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Trzymaj się dzielnie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Tomek z Jasła. Tomku, za kogo się będziemy modlić? Za mamę, za tatę, za ciocię, za wujka, za babcię i za dziadka i za całą moją klasę. Proszę bardzo, rozpocznij modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Amen. Bardzo dziękuję, Tomku. Pozdrawiam Ciebie i mówimy sobie do usłyszenia. Trzymaj się dzielnie. Z Bogiem. Z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Halo, szczęść Boże, chciałabym pozdrowić mamę, tatę, mojego brata Jasia i Konrada, mojego kolegę i moją ciotkę.
niecierpliwością czekacie na te urodziny, co? Tak. I jak masz na imię? Helenka. Skąd do nas dzwonisz, Helenko? Boże. Jaką modlitwę odmówisz za swoich bliskich? Za twoją obronę. Proszę bardzo. Za twoją obronę, czekam święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nas zawsze zamawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim, swoim synowi nas oddawaj. Bardzo dziękuję, Helenko. Pozdrawiam Ciebie. Wszystkiego dobrego. Chciałam jeszcze wyprosić mojego brata. Poproś, braciszka, jest starszy od Ciebie czy młodszy? Młodszy. Ile ma latek? 3. Poproś do telefonu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, a jak braciszek Helenki ma na imię? Jak masz na imię? Jasia. Jasiu, za kogo będziesz się modlić? Za mamę Helenkę i tata, którego nie są do pracy, za drugi za mamę i za tatę i za... Rozpocznij modlitwę, bardzo Cię o to proszę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, wesołe rodzeństwo, wszystkiego dobrego Wam życzę. Jasiu, wszystkiego dobrego z Bogiem. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto jest po drugiej stronie, jak masz na imię? Emilka. Ile masz lat, Emilko? 5 lat. Za kogo będziesz się modlić? Za mamunię, za babcię, za tatynię, który już jest w domu, za mamunię, za babcię, za brata, który dzisiaj zdaje nam maturę, i za moją mamunię. Proszę i bardzo. A, no oczywiście, tak. Proszę bardzo, rozpocznij modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty, nimi jestem i błogosławiona owocząca Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami, nami grzeszeni. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Amen. Amen, Emilko. Bardzo dziękuję za Twoją modlitwę. No i pozdrawiaj tego Twojego brata maturzystę, bo na pewno miał... Wrocławska jestem. A, no właśnie. Na pewno ten Twój brat trochę tremy miał przed tą maturą, co? Tak. No, ale chyba dobrze pójdzie, co? Ale dobrze mu poszło. Zadowolony jest? Tak. No to życzymy, aby także na innych przedmiotach egzamin maturalny Twojemu bratu poszedł dobrze. Pozdrawiaj go i także. I on pisze maturę. No właśnie, bo dzisiaj była z języka polskiego, ale jeszcze będzie pisał z innych przedmiotów. Wszystkiego dobrego, Emilko. Z Panem Bogiem. Z matematyki. Z Panem Bogiem. No, z Panem Bogiem. Oczywiście jeszcze matematyka przed nim. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, Emilko. Siarenko to siarenka, a kamyczek do kamyczka, a cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom. Siarenko to siarenka, a kamyczek to kamyczka, a cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom. Każdy ranek, każdy wieczór, budujemy Kościół Boży, każdym gestem, każdym słowem, budujemy Kościół Boży, budujemy Kościół Boży. Siarenko to siarenka, a kamyczek do kamyczka, a cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom. Siarenko to siarenka, a kamyczek to kamyczka, a cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom. W naszych troskach i radościach budujemy Kościół Boży, każdym gestem, każdym słowem budujemy Kościół Boży, budujemy Kościół Boży, najpiękniejszy w świecie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? Czy my się słyszymy? Bo tam słyszę, że ktoś jest z drugiej strony. Jak masz na imię? Halo, halo? No, no i na pewno słyszysz. Przyłóż mocno słuchawkę telefonu do swojego ucha. Słyszysz? No niestety chyba mamy jakieś problemy techniczne i nie możemy się skomunikować. Odbierzemy zatem kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Halo, halo. Jak masz na imię? Lucja. Lucjo, skąd do nas dzwonisz? Ze Świdwina. Jakie są twoje intencje do naszej modlitwy? Za kogo będziesz się modlić? Za moją mamę, co urodzi za 2 miesiące. Za moją całą rodzinę. I za cały świat. Proszę bardzo, rozpocznij modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Bardzo dziękuję, Łucjo. Pozdrawiam Ciebie z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Dziękuję także wszystkim naszym przyjaciołom za wspólną wieczorną modlitwę. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.